Cześć, witam Was kochane bardzo, bardzo serdecznie. Dawno nie rozmawiałyśmy sobie o marketingu, o skutecznej sprzedaży rękodzieła, no ale trochę nazbierało mi się przemyśleń dotyczących sprzedaży nadal skutecznej i nadal opłacalnej sprzedaży rękodzieła w czasach no tak potężnych kryzysów, które niestety nastały, więc postanowiłam dzisiaj nagrać ten krótki film, żeby te moje przemyślenia zebrać w jedno. Mam nadzieję, że ten film Was podniesie na duchu i popędzicie dalej do przodu ku skutecznej sprzedaży. Myślę, że ten film to też jest bardzo dobry moment, żeby Wam przypomnieć, a osobom, które no nie słyszały, jakoś ta informacja Wam umknęła, powiedzieć po raz pierwszy. Pisałam e-booka o skutecznej sprzedaży rękodzieła, głównie w oparciu o social media. Bardzo serdecznie, z serca dziękuję i kłaniam się nisko wszystkim osobom, które już tego e-booka przeczytały, które zmiany pewne, które ja tam proponuję, wdrożyły w życie, ponieważ spływają do mnie bardzo pozytywne recenzje, co mnie tak ogromnie cieszy, że sobie nawet nie wyobrażacie. Jeżeli ktoś jeszcze nie ma, a chciałby, to na stronie naszego sklepu zrobiłamsobie.pl w zakładce e-produkty e-book o skutecznej sprzedaży rękodzieła oraz taki krótki dodatek e-book z 50 pomysłami na post dla profilu marki rękodzielniczej. Tam sobie można ten e-book zamówić, a dzisiaj nie przedłużając, przechodzimy do konkretnego tematu. Nie będę się Wam jakoś zbyt długo przedstawiać, ponieważ jeżeli jesteście na tym kanale, to mam nadzieję, że obejrzałyście już te takie podstawowe filmy dotyczące sprzedaży rękodzieła. Niezmiennie największą popularnością nadal się cieszy film o wycenie rękodzieła. Ja wiem, dostaję od Was wiadomości i wiem o tym, zresztą wspominam o tym dokładnie też w tym filmie, że to absolutnie nie wyczerpuje tematu wyceny rękodzieła. Ten film to jest takie liźnięcie, gryźnięcie tematu, takie podstawy, takie troszeczkę otworzenie Wam może głowy na temat właśnie finansów. No to zawsze jest trudny temat, pieniądze to zawsze jest trudny temat i temat nie jest wyczerpany. Ale dzisiaj mam nadzieję, że też króciutko, ale myślę, że potrzebnie podniosę Was troszeczkę na duchu. Ja prowadziłam ostatnio sporo rozmów z innymi rękodzielnikami. Spotykałam się przy różnych okazjach z innymi rękodzielnikami i powiem Wam szczerze, że tak jak ja zawsze mam wysoki poziom frustracji, kiedy rozmawiam z rękodzielnikami, którzy nie chcą w ogóle, takie mam wrażenie, otworzyć się na jakiekolwiek takie właśnie marketingowe, sprzedażowe, pomocne treści. Bardzo często przed kryzysem, przed tymi wszystkimi koronawirusami i tak dalej, ja prowadziłam jakieś rozmowy, kiedy tylko próbowałam w ogóle cokolwiek poruszyć temat tego, że trzeba się po prostu, poza tym, że jesteś świetna w tym, co robisz, w tym swoim rękodziele, musisz się nauczyć sprzedawać. Jeśli chcesz sprzedawać, to musisz się nauczyć sprzedawać. Umiejętność sprzedaży to jest umiejętność, jak sama nazwa wskazuje, to się samo z siebie nie zrobi. To, że Ty coś zrobisz i pokażesz tego cenę, to wcale nie znaczy, że to Ci się sprzeda. I często na takie sygnały, że należałoby teraz po zrobieniu rękodzieła, właściwie to nawet przed zrobieniem rękodzieła tak naprawdę, powinno się wykazać umiejętności sprzedażowe. To już rękodzielnik mówi, nie, 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 w ogóle ja jestem artystą, ja jestem rękodzielnikiem, ja nie będę się zajmować takimi rzeczami. No i później oczywiście frustracja gotowa. Gotowe załamanie tym, że klient negocjuje cenę, gotowe sformułowania powtarzane. Przejrzyjcie sobie te moje marketingowe filmy i przejrzyjcie komentarze, które są pod spodem. Tam są takie klasyczne teksty, które przeczytacie na wszystkich forach. Za tyle to nikt nie kupi. A mnie się zdarzyło, że ktoś mi powiedział, że za tyle to sobie zrobi sam. A klient nie docenia rękodzieła i w ogóle na pewno za tyle nikt nie kupi i w ogóle to jest niezapłacona praca. Słuchajcie, różne osoby w różnym wieku, z różnych pokoleń, z różnych środowisk i z różnych branż rękodzielniczych powtarzają te, nie wiem, 5 powiedzmy utartych sloganów.
jak sobie przejrzymy właśnie takie komentarze na forach dla rękodzielników albo na przykład u mnie pod firmami marketingowymi, tam się powtarzają dosłownie, jakby był podręcznik niezadowolonego rękodzielnika, w którym są właśnie takie slogany z dopiskiem: używaj tych sloganów, żeby załamać innych rękodzielników, bo w Polsce rękodzieła sprzedawać się nie da. Ja teraz chciałabym Was, z okazji tego, że właśnie żyjemy w czasach drożyzny, kryzysu. Ja śmiem twierdzić, że tak potężnego kryzysu to chyba tak, żeby na jedną głowę, każdej z nas głowę, spadło to wszystko naraz, to chyba nie przerabialiśmy jeszcze. I chciałabym Was spytać tak szczerze i odpowiedzcie sobie, niech każda z Was sobie odpowie sama dla siebie. Ile z Was, tak z ręką na sercu, naprawdę realnie dostało taki komentarz od klienta? Ile z Was naprawdę miało sytuację taką, że prosto z mostu klient Wam powiedział, jako reakcję tam na cenę powiedzmy, że pani, za tyle to ja sobie zrobię sam. Czy którakolwiek z Was tutaj obecnych miała taką sytuację? Jestem bardzo ciekawa. Taką konkretną sytuację. Nie nasze wyobrażenie o tym, że tak na pewno będzie, tylko realną sytuację taką, że za tyle to ja sobie zrobię sama. Albo że bardziej prawdopodobna wersja to jest to, że ktoś Wam podpowiada, że u tej drugiej firmy jest taniej i w ogóle dlaczego u Ciebie tak drogo. Ale ile z Was też realnie rzeczywiście taką konkretną sytuację miało? No właśnie. My powtarzamy te utarte w naszych głowach, zamknięte slogany. Jest coś w tym, to nie tylko się tyczy sprzedaży rękodzieła, to się tyczy w ogóle czegokolwiek, jakiejkolwiek dziedziny naszego życia, że łatwiej jest nam, szybciej nam do głowy i do pamięci naszej wchodzą, jak przeczytamy na takich forach na przykład, w komentarzach powiedzmy, łatwiej nam jest wyłapać jedną osobę, która napisze: za tyle nikt nie kupi, w Polsce to się nie sprzedaje, może za granicą tak, może gdybyśmy mieszkały w Stanach, to by się sprzedawało, w Polsce na pewno nikt rękodzieła nie docenia. I nam jest łatwiej zapamiętać sobie takie zdanie, wyciągnąć z niego wnioski i wprowadzić je jakby jako oczywistość w nasze życie zawodowe i dać sobie spokój, najlepiej od razu z każdą sprzedażą. My nie wyłapujemy takich pozytywnych komentarzy pod spodem, że komu co tam się udało, tylko bardzo lubimy wyłapać coś negatywnego, zgeneralizować to, tak dzieci robią, że jest jakaś tam sytuacja, nie, jakaś tam kłótnia powiedzmy i dziecko, jak tam dopytujemy, nie, to dziecko: bo ty zawsze, bo ty nigdy, bo nic, nigdy, zawsze i w ogóle. I my robimy tak samo, my z tego nie wyrastamy. Ktoś rzuci jeden negatywny slogan i po prostu my powtarzamy to na tych forach, w swojej głowie sobie wdrukowujemy to i tak nam już zostaje. I bardzo ciężko jest się z tego wyrwać i zmienić to myślenie. I jeszcze na dodatek nas dotknie kryzys ogólnoświatowy tak naprawdę. Bo się wszystko zaczęło od tej pandemii, ta drożyzna, wojna, no tragedie, które spotykają, te inflacje, te wszystkie trudne słowa, których większość z nas w ogóle nie znała, bo nie jesteśmy ekonomistami, a nagle musieliśmy się poznać, co to są stopy procentowe i tak dalej. I to wszystko na nas spada. Jak się w ogóle z tego wykaraskać i jak zacząć sprzedawać skutecznie? No dobrze, porozmawiajmy o konkretach. Może to, co teraz powiedziałam, było takie pesymistyczne, ale ja bardzo chcę, żebyście wyszły dzisiaj po obejrzeniu tego filmu z takim pozytywnym nastawieniem. Słuchajcie, nikt, nikomu się do tej pory nie udało i nikt nie wmówi mi, że w Polsce się rękodzieło nie sprzedaje i że na rękodzieło nie ma klientów i w czasach kryzysu na pewno nikt nie będzie pieniędzy na to wydawał. Pieniądze z rynku nie zniknęły, ludzie wydają pieniądze na takie głupoty, że na pewno na piękne, wartościowe rękodzieło są pieniądze na rynku i są osoby, które są w stanie zapłacić za Wasze rękodzieło dokładnie tyle, ile Wy chcecie otrzymać. Podstawowy problem nadal pokutujący jest taki, że my kierujemy ofertę z naszym rękodziełem zupełnie nie do tych osób.
które mają na to pieniądze. Nie zaprzeczam absolutnie temu, że jest potężny kryzys, ale są osoby, które mają pieniądze na to wasze rękodzieło. Tylko że, i o tym też bardzo obszernie ja piszę w e-booku, jeżeli będziemy konstruować z naszego rękodzieła ofertę, która sama z siebie już z powodu tego, że nie mamy porządnej nazwy profilu, że nie mamy logo firmowego, że nie mamy strony sklepu internetowego, że mamy biedne i w ogóle takie byle jakie zdjęcia. Jeżeli tak markę zbudujemy i taki wizerunek marki zbudujemy, to w życiu nie dotrzemy z naszą ofertą do tego, nazwijmy to, ekskluzywnego klienta. Ja użyłam w tym moim e-booku takiego sformułowania, że nasze rękodzieło będzie przyciągało podobnie niebogatego klienta, jak niebogata będzie ta oferta. Tu jest ten problem, podstawowy i najważniejszy. I jak ja po prostu próbuję właśnie w jakimś gronie rękodzielników coś takiego mówić i rzucam temat, pokaż mi swój profil, pokaż mi swoje zdjęcia, pokaż mi swój sklep, zobaczymy, co da się tam zrobić. Nie, nie, nie da się, w Polsce się nie sprzedaje, nie da się w ogóle, nikt mi tyle nie zapłaci, nikt tyle za tyle nie kupi i koniec. I ja mam problem w ogóle, żeby dotrzeć z tym pytaniem podstawowym, jak wygląda twoja oferta. Czy twoja oferta wygląda jak bazarek? Czy twoja oferta wygląda jak profil ekskluzywnej marki? Jeżeli twoja oferta wygląda jak bazarek, jak jarmark, jak takie stoisko dożynkowe, którym ja się zachwycam, żeby nie było, ja w ogóle się zachwycam i zawsze w ogóle, gdzie tylko mam ochotę, jeżdżę na wszelkie jarmarki, uwielbiam tą atmosferę. Jeżeli nasza oferta będzie wyglądała tak, to ceny, jakie będziemy mogły oferować naszym klientom, również muszą być dostosowane do takiego stylu. To nie mogą być torebki za 400 zł, bo na dożynki nikt nie idzie i nie ma w saszetce czy w dżinsach 400 na torebkę. Jeżeli my chcemy sprzedawać ekskluzywne rękodzieło, nie chcemy się ograniczać tylko i wyłącznie do takich drobiazgów po 5 zł czy po 10 zł, to nasza oferta musi być ekskluzywna i to jest pierwsza podstawowa rada na czasy kryzysu. Jeżeli teraz nie jest dobry moment na to, żeby się skupić na tym, żeby ta marka nie wyglądała jak jakieś tam dłubanki, jakieś Kasi, Marysi, Asi i tam Oli, tylko żeby to była oferta, żeby to z zewnątrz wyglądało, jakby to była ekskluzywna jakaś w ogóle marka, najlepiej jeszcze międzynarodowa. Jeżeli teraz nie jest dobry moment z powodu tego, jaki kryzys nastał, to ja nie wiem, czy kiedykolwiek będzie lepszy. To jest podstawowa rzecz. Druga sprawa. Ludzie w kryzysie tną wydatki. To jest niezaprzeczalne. Każdy z nas pewnie tak robi. Każdy powinien pewnie tak robić i zastanowić, co nam tak naprawdę jest potrzebne. Ale nie zmienia to faktu, że owszem, my nie produkujemy, nie wytwarzamy produktów takiej totalnie pierwszej potrzeby. Tak? No nie oglądamy tutaj, nie rozmawiamy o produkcji żywności. My produkujemy coś, co nie jest artykułem pierwszej potrzeby. Więc w czasach kryzysu, kiedy wszyscy tną wydatki, no pewnie, że najłatwiej jest zrezygnować z czegoś, co nie jest pierwszej potrzeby, tylko drugiej i tam kolejnej, nie? Ale nie zmienia to faktu absolutnie, że ludzie nadal będą szukać dobrych ofert produktów, które nie są pierwszej potrzeby. Ponieważ każdy, absolutnie każdy, ma takie okazje po drodze, pomimo tego, że skupia się na tym, co najważniejsze, na tym, co najpilniej trzeba kupić, jest pełno okazji po drodze, kiedy siłą rzeczy niemalże musi się kupić coś, co pierwszej potrzeby nie jest. Dlatego na czasy kryzysu bardzo ważne jest przygotowanie oferty sezonowej. Można było sobie tak płynąć troszkę pomiędzy tymi sezonami, nie skupiać się na tym, że jakiś dzień mamy, dzień nauczyciela, że Boże Narodzenie, że sezon na czapki, na przykład, nie wiem, dziergane, zimowe, zaczyna się tak naprawdę w sierpniu, tak, na sprzedaż i na promowanie takiej oferty. Koniec sierpnia to jest właśnie ten dobry czas. Można było tak sobie i tak się to wszystko kręciło, jakoś tam się sprzedawało, a teraz bardzo, bardzo trzeba się skupić na tej sezonowości. Skupić się, żeby nie spóźnić się ze swoją ofertą
na ten konkretny moment, kiedy będzie to nam się mogło sprzedawać. Na właśnie przygotowanie oferty na Dzień Nauczyciela, na Dzień Mamy, na Dzień Babci, na Dzień Dziadka, na Święta Bożego Narodzenia, oferty zimowej. Ludzie będą szukać ciepłych, nie wiem, tam, szytych dresów, dzierganych czapek, z porządnych materiałów rękawiczek. Nikt mi nie wmówi, nie dam sobie tego wmówić, choćbyście próbowały. Że wszyscy w tym roku będą kupować na przykład rękawiczki tylko i wyłącznie w sieciówkach, bo tam będą najtańsze. Wcale nie. Wcale nie. Poza kryzysem ogólnoświatowym, pewnie to też zauważacie, jest bardzo duże takie parcie na naturalność, na naturalne materiały. No rzadko się w tych sieciówkach, takich tanich sieciówkach, kupi rękawiczki, tam nie wiem, z alpaki, nie? Albo z wełny z merynosa. A to właśnie będzie ciepłe. Jak będzie kryzys energetyczny, że będzie nam po prostu zimno, no to będziemy szukać nie poliestrowych jakichś tam tanich rękawiczek, tylko będziemy szukać czegoś porządnego. Sezonowość i odpowiadanie, trzecia sprawa, odpowiadanie na potrzeby klientów. Bo to nie jest prawda, to nie są takie czasy, to nie jest aż tak, ale głupio to zabrzmi, nie jest aż tak wielki kryzys, nie powinnam tak powiedzieć. Po prostu to nie są takie czasy, że naprawdę my kupujemy wyłącznie jedzenie. No absolutnie tak nie jest. Odpowiadamy na potrzeby klienta. To jest trzecia podstawowa rzecz. Teraz też jest owszem trudniej wprowadzić na rynek artykuł, który my sobie zaprojektowałyśmy, my uznałyśmy, odpowiedziałyśmy jakby tym artykułem na swoje własne pomysły. Nie na potrzebę klienta, tylko na swoje własne pomysły. Czyli wydać na świat, wydać na rynek artykuł, który my uważamy, że jest piękny i go próbować promować. To jest moment na jakby dopytanie, dowiedzenie się, jakie potrzeby ma nasz klient i którą z tych potrzeb my i nasze rękodzieło może zaspokoić. To jest taka metoda na przeczekanie, można powiedzieć, kryzysu, bo wszyscy mamy nadzieję, że sytuacja troszeczkę się unormuje. Ale no nie o to chodzi, żeby teraz usiąść z rękami założonymi, prawda, i poczekać, aż będą lepsze czasy i aż ekskluzywne torebki wrócą w ogóle do łask. Nie. Szukamy, jaka będzie potrzeba klienta. Co będzie potrzebował. Zaczął się teraz rok szkolny, są potrzebne różne tam, nie wiem, torby. Ostatnio sama zamawiałam torby na basen na przykład, bo przecież z tornistrami nie będą dzieci chodzić. Są różne potrzeby klienta, na które my możemy, pomimo kryzysu, drożyzny, inflacji, stóp i tak dalej, możemy odpowiadać nadal. Idzie świetny sprzedażowo-rękodzielniczy okres przed Bożym Narodzeniem. To nie jest czas na to, że my sobie wymyślimy, że mamy ochotę na przykład dziergać, mamy ochotę dziergać coś tam, torebki w neonowych kolorach i później my będziemy właśnie wchodzić na jakieś fora i mówić, nic się nie sprzedaje, w ogóle jest kryzys, zamykam firmę, likwiduję markę, nie sprzedaje się, w Polsce się sprzedawać nie da. Skupiamy się na marketingu, na sezonowości, odpowiadamy na potrzeby klienta, a przede wszystkim skupiamy całą swoją energię na tym, żeby wykonać taką ofertę, zrobić taką ofertę, zaplanować tak ten biznesplan naszej marki, żeby ta oferta była kierowana do osób, które na te dodatkowe, poza tymi podstawowymi przedmiotami, poza pożywieniem, żeby była kierowana do osób, które mają na to pieniądze i są w stanie na to swoje ciężko zarobione pieniądze wydać. Ograniczając się same w sobie do tego, żeby wystawiać, ja to podkreślam w każdym filmie, ja to piszę w e-booku, gadam o tym na Insta Story i w ogóle. Jeżeli my będziemy tak delikatnie, z powodu naszej nieśmiałości, skrępowania, braku pewności siebie, tego poczucia, że ja jestem rękodzielnikiem, a nie sprzedawcą, ja przecież nie potrafię sprzedawać. My tą naszą ofertę tak delikatnie, po cichutku będziemy rzucać na OLX
będziemy rzucać na naszego Facebooka prywatnego, bo nawet sobie nie założyłyśmy profilu firmowego, no bo tak jakoś nie wiemy, jak się do tego zabrać. I zdjęcia zrobimy na naszej, nie wiem, na wrogu naszego narożnika, położymy tą naszą tam torebkę, to nasze rękodzieło i nawet ta kanapa nie jest pierwszej świeżości, jak na przykład u mnie. Bo małe dzieci, bo zwierzęta i tak dalej. I tak będziemy czekać, aż ten klient przyjdzie, a klient nie dość, że i tak by pewnie nie przyszedł, to jeszcze na dodatek jest kryzys, więc jeszcze mniej tych klientów przyjdzie. No to rzeczywiście, no nie mamy szans na powodzenie. No nie mamy najmniejszych szans na powodzenie. Nie jest tak, że teraz się nie da nic zrobić. Ale to teraz jest czas, żeby się skupić na tym i zrozumieć w końcu, jeżeli chcemy to robić na poważnie, że naprawdę to nasze dzierganie, lepienie, szycie to jest 20% może roboty, którą musimy wykonać. I to jest taka moja bardzo optymistyczna, optymistyczne bardzo wyliczenie. Bo wszyscy zagraniczni w ogóle ekonomiści i w ogóle osoby, które się zajmują marketingiem w świecie między innymi rękodzieła, to oni Wam powiedzą, że to jest 5%. To jest to Wasze rękodzieło, a 95% to jest marketing i to całe zaplecze. Ja chcę Was podnieść na duchu, więc Wam mówię, że to 20% do 80%. Jeżeli teraz tego nie zrobimy, to możemy naprawdę zamknąć tą naszą markę raz, dwa, trzy. Bo to też tak nie zadzieje się na świecie, że się zrobi pstryk i będzie po kryzysie. Tylko to pewnie jeszcze się będzie pogłębiało. Na rękodzieło są klienci. Jeżeli będziemy wyskakiwać optymistycznie, to jest między innymi właśnie metoda sprzedaży rękodzieła na te trudne czasy. Ludzie, wszyscy, są tak zduszeni negatywnymi informacjami. Są tak, bywają tak wystraszeni, naładowani takim pesymistycznym klimatem, który zewsząd w nas uderza, że to może być właśnie ta podstawowa potrzeba, zaraz koło pożywienia, dosłownie, żeby znalazł się, jeżeli już przebywamy w sieci, ktoś, kto ich nastroi pozytywnie, kto im pokaże uśmiech, kto ich troszeczkę rozbawi, kto im poprawi nastrój, kto im powie coś pozytywnego, kto im pokaże jakieś piękne zdjęcie, które nakarmi ich poczucie estetyki. Czasy takiego kryzysu są tak naprawdę polem do popisu dla kreatywnych osób, które są w stanie pozytywny content w internecie budować. I ja Wam to z serca polecam. Wasze social media niech się staną takimi miejscami, gdzie wszystkie osoby wystraszone, zmęczone, przestraszone, takie no zdołowane tym ogólnoświatowym kryzysem. Niech te Wasze social media będą miejscem, gdzie właśnie można złapać oddech, gdzie można zobaczyć coś pięknego. Skonstruujcie tą ofertę tak, żeby ona odpowiadała na podstawową potrzebę obecnie każdego człowieka. Czyli potrzebę oderwania się na chwilę od tego wszystkiego, co złe i co negatywne i pójścia w coś pozytywnego, w coś fajnego, optymistycznego. I zobaczycie, że to się sprawdzi. To się sprawdzi. U mnie na Instagramie ja się bardzo staram, żeby się wszyscy dobrze bawili. I mimo, że mi się czasami nie chce, i mimo, że czasami też mam nastrój, że nos na kwintę i naprawdę nie miałabym ochoty się do nikogo odezwać, to robię pozytywny, mam nadzieję, że tak go odbieracie, content, żebyście się uśmiechnęły, żeby przez chwilę było Wam miło, żeby przez chwilę, żebyście zapomniały o tym, co negatywne. I budując w ten sposób swoją ofertę, odpowiadacie na podstawową obecnie potrzebę klienta, na tą potrzebę uśmiechu. Może to nie są czasy na to, żeby sprzedawać jakieś naprawdę kompletnie zbędne gadżety, mega, mega drogie, które mega dużo czasu Wam zajmą. Ale na pewno jesteście tak kreatywne i tak wspaniałe, że jesteście w stanie z tych swoich umiejętności wykrzesać tyle, żeby zrobić coś, co będzie praktyczne, piękne, będzie odpowiadało na potrzeby, realne potrzeby klienta. I ja czekam na to, jak mi to pokażecie, żebym mogła to też pokazać w świat, bo ja bardzo chętnie Wasze zdjęcia, różne rękodzieło tam udostępniam dalej. Mam nadzieję, że damy sobie wszyscy radę. Jestem o tym przekonana. Zachęcam Was gorąco do tego,
żeby odseparowywać się od tych pesymistycznych rękodzielniczek, takich, które Wam właśnie nie wiadomo, czy w ogóle one są rękodzielniczkami, czy one w ogóle próbują cokolwiek w sieci sprzedawać, które po prostu napiszą: za tyle to mi klient 10 razy już, 10 klientów już mi powiedziało, że oni sobie zrobią sami. Już w to wierzę. Jak 10 osób akurat wpadło na to, żeby coś takiego powiedzieć. Separujcie się od takich osób, trzymajcie się osób, które podbudują Was. Załóżcie między sobą jakieś grupy mastermind, wspierajcie się nawzajem, udostępniajcie nawzajem. To jest czas na niesamowitą współpracę między rękodzielnikami. Wspierajcie się, udostępniajcie nawzajem, dzielcie się swoimi followersami w ten sposób. Będziemy się trzymać razem, to wszyscy z tego kryzysu wyjdziemy na pewno ogromną ręką. Ja tego Wam gorąco życzę. Nie rezygnujcie i nie poddawajcie się, ponieważ wszyscy są w bardzo trudnej sytuacji. To nie tylko Was spotyka. Ja jestem pewna, że da się zrobić, tylko trzeba wykazać naprawdę nie odrobinę, tylko sporo chęci, i tego Wam życzę i w tym Was gorąco wspieram. Dziękuję Wam serdecznie za to, że miałyście ochotę dotrwać aż do tego momentu. Mam nadzieję, że wyjdziecie takie podbudowane, będziecie się separować od tego, co negatywne, a wspierać to, co pozytywne, i w ten sposób naprawdę tworzyć fajną ofertę i skutecznie sprzedawać. Dzięki serdecznie. Do zobaczenia.